jest bardzo duża i potrzeba jest dużo uczestników. A tak 9 osób. No i zapraszam wszystkich rodziców, bo nie tylko dzieci. Chodźcie do Pusty, chodźcie wszyscy. Zapraszam was. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, tutaj potrzebuję. Pana Tomka również, który tu dzielnie pomagał przed chwilą. No łapiemy, łapiemy Pustę. Tu słuchajcie, musimy mieć jeszcze chętnych. Zapraszam panią. Słuchajcie, jeszcze to potrzeba. I podnosimy chustę wysoko do góry. I na dół. I jeszcze raz do góry. I jeszcze raz do góry. I słuchamy muzyki, bo będzie coraz szybciej. I jeszcze szybciej. Powoli, jeszcze się nauczymy. Dobrze. Nauczyliśmy się, wyłączamy muzykę. Ja mam teraz propozycję, żebyśmy zagrali mecz piłki nożnej. Ja zaraz przyniosę piłkę. Tu jest środek boiska. Naszym zadaniem będzie przebić piłkę na drugą stronę. Kto przebije na drugą stronę, zdobywa bramkę, tak? Uwaga, idę po piłkę. Dziewczyny, puśćcie mnie tutaj po piłkę. Słuchajcie, mamy tutaj piłkę, ja idę tam na środek jako sędzia. Zadaniem jest przebić piłkę na tą albo na tą stronę. Tutaj umówmy się, że mamy, nie wiem, jaki chcecie zespół. Barcelonę? Barcelona? Barcelona tutaj, a tutaj Real, dobra? Uwaga, gramy mecz, uwaga, start! Bronić, bronić, nie pozwolić strzelić bramki. Ale tutaj poszła ta piłka w bar. Nie ma bramki, nie ma bramki. Jest, 1-0. 1-0, rzucamy piłkę. Gramy dalej. 2-0. Gramy dalej. Bronimy!
seniore, dla naszych pań, które zabrały nas na dziki zachód. Wspaniały występ. Wszystkim się podobało. Nie słyszę. Duże brawa. Panie zmęczone, bo chłopaki trochę przeszkadzały. Nie przeszkadzały. No i ja chciałem to usłyszeć od was, dlatego tak prowokacyjnie mówię. No i super. Duże brawa dla chłopaków za to, że tak wspaniale tańczyli z paniami. Słuchajcie, jak tak nas panie wprowadziły w ten bardzo wesoły, piknikowy nastrój, to myślę, że jest czas na kilka zabaw piknikowych. I mamy tutaj taką pierwszą zabawę. Panie z Domu Pomocy Społecznej przygotowały taką zabawę pod tytułem sztafeta. Nie są panie, które poprowadzą tę zabawę? Mamy sztafetę? Szybki wąż, przepraszam, szybkiego węża. Czy mamy szybkiego węża przygotowanego? Ale policja robi hałas, prawda? Przypominam o budżecie obywatelskim, przypominam o loterii, przypominam o warsztatach plastycznych. Będzie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. A mamy tego szybkiego węża, szanowne panie? Już tutaj panie przynoszą tego szybkiego węża. Ja zaraz dam mikrofon, żeby wytłumaczyły, na czym będzie polegała zabawa. Już idę do was. Proszę, tu jest mikrofon. I mamy szybkiego węża. Potrzebujemy dwa zespoły po 5 osób. Potrzebujemy dwie drużyny po 5 osób. Także zapraszamy. Staje za mną pierwsza drużyna. Proszę bardzo, za mną Gęsiego staje pierwsza drużyna. Za mną. Andrzej, dawaj. Pierwsza drużyna. I tutaj druga drużyna za mną. I za panią staje druga drużyna. Ja poproszę też innych uczestników, nie tylko chłopaków. 4. Mam nawlekać, tak? I 5, tak? Będzie 5. Uwaga. Chodźcie tutaj też. I odbliżamy odwiedzióreczki. Duże brawa, pod szafę trzeba wejść. Super, brawo. No i przechodzimy, teraz tyłem, rewelacja. Udało się prawie. Tomek, trzymaj trochę tą tyczkę, żeby nie spadała. Brawo! I teraz dzieci. I obniżamy o 2. Tutaj chcesz pomalować?
Ale to są takie parki, że... No, szybciutko, dajemy... O, ale to było zdecydowane. Brawo! I obniżamy oczy. Ci, którzy chcą kupić pracę, też czekają. Przywitajcie Martę brawami.